Dzień dobry, nazywam się Bohdan Garstecki. Zapraszam na 60-sekundową lekcję negocjacji. Dzisiejszy temat: podwójny cel negocjacji. Typowy handlowiec, przygotowując się do negocjacji, tworzy sobie listę tego, co chce wynegocjować i nastawia się, że wygra jak najwięcej. W trakcie negocjacji często okazuje się, że nie da się wygrać wszystkiego. Wtedy zaczyna stresować się, na gorąco analizuje, z czego może ustąpić, nerwowo zastanawia się, czy nie odda za dużo. Takie podejście jest błędem. Skuteczny negocjator przygotowuje sobie dwa poziomy celu na negocjację: cel maksimum i cel minimum. Szczególnie ważny jest ten cel minimum. Przygotuj cel, który będzie realistyczny i jednocześnie istotny, gdyż ten cel musisz osiągnąć. Dzięki temu przygotowaniu dostajesz przestrzeń do skutecznej negocjacji, zapewniasz sobie elastyczność, poszerzasz przestrzeń wygranej, a także minimalizujesz swój stres, gdy cel maksimum nie zostanie osiągnięty.